Największe kochani, prawdopodobieństwo tego wszystkiego, co stanie się już 1 czerwca. Przypominam i gorąco i serdecznie Was zapraszam. Amsterdam Dance Mission 2002, część druga. To, co przeżyliśmy w zeszłym roku, myślę, że jak najbardziej było postawione na najwyższym poziomie. W tym roku, kochani, podnieśliśmy poprzeczkę o jakieś 4 punkty i 4 miejsca. W tym roku zobaczycie, kochani, zamiast autobusu platformę. Platformę, która przejedzie jak zwykle przez centrum Poznania i pokażemy się, myślę, że z najlepszej strony. To wszystko oczywiście w dużym i wielkim stopniu zależy w dalszym ciągu od Was. To, co się stanie 1 czerwca. Myślę, moi kandydzi, że już po raz drugi dopniemy swego. Amsterdam Dance Mission 2002 w klubie Ekwador. Dwa parkiety, dwa nagłośnienia i dwa oświetlenia. Na dwóch salach rozdzielimy DJ. Wszystko, moi kochani, będzie do wyboru i do koloru, jak to woli i gdzie woli. Gdzie znajdziecie się i gdzie będziecie się bawić, zależy tylko i wyłącznie od siebie. Wszystko, moi kochani, przypominam, rozpocznie się o godzinę wcześniej. O godzinę wcześniej otworzymy drzwi do klubu. Gorąco Was serdecznie zapraszam do uczestnictwa w przejeździe po Poznaniu. Tam spotkamy się wszyscy wraz z platformą Amsterdam Dance Mission! Odrobina, kochani, na odpoczynek, odrobina na reak. Już, kochani, za dosłownie kilkanaście minut. Jak zwykle powróciliśmy w piątki i w soboty. Do odrobiny odpoczynku, do relaksu, a przede wszystkim do wspomnień i nowych przeboi. Z oceanu, czyli do przysłowiowej muzyki Ameryki. Co piątek i co sobota. Właśnie w nią wkraczamy, powolutku, pomalutku. Tymczasem remix Celine Dion.